Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, który będzie swojego rodzaju testem, ponieważ przetestujemy sobie dzisiaj alkomat. Dlaczego alkomat? Często jest tak, że na przykład poimprezujemy sobie, na drugi dzień wstajemy i myślimy, a już możemy jechać. Ja tak na przykład mam, że jeżdżę sobie, nie wiem, na weekend gdzieś do Opola, do Poznania, czy jeszcze gdzieś indziej. I później zastanawiam się, czy ja już mogę wsiąść w samochód i wracać do Wrocławia, czy jeszcze nie. No i właśnie z pomocą przechodzi nam alkomat. Akurat tak się trafiło, że dostałem do testów alkomat AlcoSense. Ja wam go zaraz odpakuję, bo jeszcze nie odpakowywałem paczki. Jest to model Excel. On kosztuje około 550 zł. I dlaczego taka cena, to powiem wam w dalszej części odcinka. No to co, unboxing. I tak prezentuje się opakowanie. Tutaj mamy front. Jak wspomniałem, jest to AlcoSense, jest to brytyjska firma. Model to jest Excel, czyli ten tak jakby, powiedzmy, najtańszy z tych trzech, które są dostępne u producenta. Jak widzicie, dobry zakup 2019, nagroda z Autoświat, Automoto zwycięzca. Właśnie to jest alkomat, który ma bardzo dużo pozytywnych opinii. Te opinie pozytywne są dlatego, ponieważ tutaj w nim mamy wykorzystany czujnik elektrochemiczny, czyli taki, który jest używany w policyjnych alkomatach. I żeby go wykonać, to jest tutaj potrzebna platyna. A jak wiemy, platyna jest bardzo drogim surowcem. Stąd też cena tego alkomatu, jak wspomniałem na początku, to jest około 530-550 zł. Stąd się ona właśnie bierze, ponieważ jest to dużo precyzyjniejszy alkomat niż te podstawowe. I jak zaraz zobaczycie, on jest naprawdę fajnie wykonany, ma kolorowy wyświetlacz, a to również rzutuje na cenę jego. Alkomat ten ma 3 lata gwarancji. Co warto jeszcze wspomnieć, to to, że ten alkomat posiada certyfikat ISO 13485, a jest to międzynarodowy certyfikat normy wyrobów medycznych, czyli mamy tutaj certyfikat medyczny, dzięki czemu tak naprawdę podwyższa nam to jakość przeprowadzonego testu i jest on bezpieczny po prostu przede wszystkim dla nas, jako użytkowników. Z informacji tutaj możemy wyczytać, że wyświetlacz, który tutaj Wam zaprezentuję, posiada 1,8 cala. Jeżeli natomiast chodzi o dokładność pomiaru tego modelu Excel, są to 2 miejsca po przecinku, natomiast w tych wyższych, droższych wersjach jest to do 3 miejsc po przecinku, a dzieje się tak, ponieważ płytka, jaka została zastosowana, to w tym wypadku jest to 64 mm2, natomiast w tych droższych modelach ta płytka jest większa. Aczkolwiek do prawidłowego, precyzyjnego pomiaru 64 mm2 już jest to wystarczający rozmiar tej płytki, więc tak naprawdę jeżeli potrzebujecie tylko do takiego użytku jak ja ten alkomat, to nie musicie dopłacać, bo ten nam Wam w zupełności wystarcza i on jest tak naprawdę bestsellerem, jeżeli chodzi o alkomaty. Dlatego fajnie, że akurat ten alkomat udało mi się dla Was przetestować. Samo pudełko jest naprawdę też bardzo fajne, jest też od razu tak jakby instrukcją i jest bardzo czytelne, przejrzyste. No, naprawdę producent tutaj się postarał. A tak to prezentuje się po wyciągnięciu z opakowania. Jak widzicie, alkomat jest w folijce. No, trzeba przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Mamy tutaj taką błyszczącą strukturę, która nie palcuje nam się tutaj pod palcem. I widać i czuć pod ręką, że jest on naprawdę fajnie wykonany, ten alkomat. A tutaj mamy port do aktualizacji, ponieważ ten alkomat możemy sobie aktualizować, ponieważ producent aktualizuje tutaj soft, różne nakładki, więc warto to sobie robić. To jest alkomat typu slide, co oznacza, że możemy sobie go rozsunąć. Mi to osobiście przypomina, nie wiem, Nokia 5200, nie wiem, czy pamiętacie taki telefon, taki młodzieżowy, właśnie slajdowy telefon. I to mi troszeczkę to przypomina. Tutaj mamy ten wejście na ustnik. Dlaczego on jest schowany? Ponieważ jest to, tak jak powiedziałem, tutaj w tym alkomacie czujnik elektrochemiczny, a on jest bardzo czuły, dlatego on musi być schowany, ponieważ żeby nie uległ uszkodzeniu. Tutaj z tyłu natomiast mamy klapkę, pod którą znajduje się wejście na baterię AAA. Ok, to tyle jeżeli chodzi o sam alkomat na razie, o to urządzenie. Pokażę Wam, co jest jeszcze dalej w tym pudełku. Jak widzicie, mamy tutaj aż 5 ustników, producent dokłada. Kabelek, przez który aktualizujemy sobie soft. Papierową instrukcję obsługi, która jest w języku angielskim oraz polskim i jest ona bardzo szczegółowa, to jest bardzo ważne, myślę. Tu jest na przykład napisane, narysowane, jak będą wyglądać wyniki pomiarów, że jeżeli
wszystko jest ok, to mamy tło zielone. Jeżeli już zbliżamy się do tej granicy w Polsce, która wynosi 0,2 promila, to mamy żółty. A jeżeli przekraczamy, to już mamy na czerwono. Jak widzicie, mamy przekreślony samochodzik, co oznacza, że nie możemy wtedy prowadzić samochodu. I właśnie po to są te alkomaty. Każdy kierowca powinien się w taki coś zaopatrzyć, jeżeli jeździ, to znaczy jeżeli imprezuje, bo wtedy mamy pewność, że po prostu możemy wsiąść za kółko. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że powiedzmy tak na moim przykładzie. Jadę do znajomego, na przykład do Opola, poimprezuję, na drugi dzień czuję, że już jest wszystko ok. Dochodzi do wypadku, nie z mojej winy na przykład, ktoś wyjedzie mi, przyjeżdża policja i standardowo bada alkomatem zarówno uczestnika tamtego, jak i mnie. No i nawet jeżeli okaże się, że wina jest tamtego kierowcy, to jeżeli u mnie wyjdą promile, to ja również zostanę ukarany, a nawet może mi zostać zabrane prawo jazdy. A ponadto też dodatkowo ubezpieczyciel może wtedy nie wypłacić odszkodowania, pomimo że nie jest nasza wina, jeżeli chodzi o to zdarzenie drogowe. Więc moim zdaniem warto jest się zaopatrzyć w alkomat, dlatego też chętnie przetestuję ten alkomat i na pewno będę go używał, bo po prostu tak jest bezpieczniej, zarówno dla nas, jak i dla innych użytkowników drogi. A więc wracając do testu, w zestawie, jak widzicie, mamy paluszki, więc nie jesteśmy skazani, że musimy te baterie sobie sami kupić, bo producent już nam dołącza te baterie w zestawie. I teraz włożymy sobie baterie do tego urządzenia. Tu z tyłu. Raz, dwa, trzy i uruchomimy je. Jak widzicie, po uruchomieniu tego alkomatu pierwszy raz ustawiamy sobie język. Mamy tutaj tak naprawdę trzy przełączniki po obu stronach alkomatu i te przyciski naciskamy tu bardziej na dole niż na górze. Ponadto po naciśnięciu usłyszymy dźwięk, który możemy oczywiście wyłączyć w ustawieniach, a zatwierdzamy tym środkowym, którym włączaliśmy alkomat. Witaj w AlkoSense, witaj. Wciśnij OK, aby rozpocząć konfigurację. Data i godzina. Czy data jest poprawna? Data nie może być później zmieniona. Więc widzicie, warto na początku sobie ustawić dobrą datę, bo jak widzicie, później nie może być ona zmieniona. To jest dlatego, ponieważ ten alkomat trzeba kalibrować co rok. Dlatego jeżeli upłynie rok, to on nam przypomni o tym i musimy go odesłać do producenta, żeby on został skonfigurowany, skalibrowany jeszcze raz. I to kosztuje około 100 zł. Jak widzicie, wyskoczyła informacja, że limit w Polsce to jest 0,2. Tutaj możemy ustawić sobie głośność tego. Teraz mamy na maksa. Przyciszyć możemy. Ja sobie go troszeczkę przyciszę, bo nie potrzebuję, żeby on tak głośno chodził. Jasność ekranu dam troszeczkę większą, żeby na pełnym słońcu na przykład było widoczne. Nie wspomniałem Wam, pomiary możemy wykonywać od 5 stopni otoczeniu do plus 40. Od plus 5 do plus 40. Dźwięk przycisków. Ja sobie to wyłączę, bo to moim zdaniem jest niepotrzebne. Ustaw limit. Jak widzicie, od razu mamy informację, że w Polsce jest to 0,2 promila. Więc zatwierdzamy sobie, bo taka domyślnie jest. Rozsuń, aby rozpocząć. To teraz tak, ja sobie jeden ustnik wyciągnę. Teraz tak, rozsuwamy. Jak widzicie, gniazdo tutaj mamy podświetlone. I co ważne, jeżeli pierwszy raz robicie swój pomiar, to pamiętajcie, że najwcześniej możecie go zrobić po pół godziny od wypicia danego alkoholu, ponieważ inaczej możecie uszkodzić tutaj sensor. Na szczęście jest tu zabezpieczenie, żeby ten sensor nie został uszkodzony i wtedy na przykład to urządzenie będzie zablokowane na około 24 godziny, żeby on doszedł, że tak powiem, do siebie. Pomiar może zmienić się szybko w czasie 90 minut od spożycia alkoholu. Widzicie, mamy tutaj instrukcję. Przed testem odczekaj minimum 30 minut po spożyciu alkoholu. Włóż ustnik. Ok, no to wkładamy teraz ustnik. Łatwo, jak widzicie, jest on pod kątem. Dmuchaj jednostajnie ze średnią siłą, aż usłyszysz dźwięk. Jak widzicie, instrukcja jest bardzo jasna i czytelna. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. No to co? Przystępujemy, że tak powiem, do odmuchania. Zero, zero. Nie mogłoby być inaczej, ponieważ nic dzisiaj nie piłem. I podświetliło nam się to na zielono, tak jak było w instrukcji. Więc teraz sobie ten ustnik zabieram. Zamykam i tak naprawdę widzieliście, trwało to króciutko. Jest to bardzo proste, bardzo wygodne i myślę, że nikt nie będzie miał problemu, żeby użyć takiego alkomatu. Co warto jeszcze wspomnieć o tym alkomacie, to, że tutaj tak naprawdę wdmuchujemy określoną ilość powietrza, a nie wdmuchujemy powietrze przez określony czas. W tych najtańszych alkomatach jest tak, że wdmuchujemy po prostu przez określony czas powietrze,
A jak wiemy, no, jedna osoba może wdmuchać tego powietrza więcej w tym samym czasie, druga mniej i ten pomiar nie jest aż tak precyzyjny. Natomiast tutaj, raz, że mamy ten czujnik elektrochemiczny, co jest używane na przykład właśnie w alkomatach policyjnych, co wspomniałem, a dwa, to, że wdmuchujemy odpowiednią ilość powietrza, jest to około 1 litr tego powietrza, dlatego jednemu zajmie to szybciej wdmuchiwanie tego powietrza, drugiemu dłużej, więc to wpływa na właśnie wynik tego i wtedy mamy pewność, że ten pomiar jest naprawdę taki, jaki być powinien. No to czas przyszedł chyba przetestować alkomat w praktyce. Korzystając z okazji, że jutro nigdzie rano nie jadę samochodem, a do pracy mam dopiero na 22, to przygotuję sobie tutaj takiego drineczka dzisiaj. Tak, wiem, dla smakoszy tego trunku jest to profanacja, żeby łączyć to z kolą. A ja jeszcze pójdę o krok dalej i dołożę sobie do tego lód. Mam taki fajny, silikonowy. O! I do tego cytrynka. Drink zrobiony, czas skosztować. No, dobry. No to co? To ja teraz sobie dopiję drinka. Odczekam około 60 minut, może 90 minut. I zobaczymy, ile mi wskaże alkomat AlcoSense Excel. A teraz podczas drinkowania skleję dla Was odcinek na niedzielę. Więc połączymy sobie przyjemny z pożytecznym. Ale nie przedłużać, moi drodzy. Minęła już odpowiednia ilość czasu, żebym mógł sobie przetestować, ile wyszło mi po wypiciu jednego drinka. Więc teraz sobie przetestujemy, ile mam promili. Analizowanie. O, dłużej teraz analizuję, co oznacza, że coś na pewno wyjdzie. 0,59? Po jednym drinku? Kurczę, chyba mocnego tego drinka zrobiłem. 0,59. A powiem Wam, że naprawdę nie czuję, żebym wypił tego drinka, a na pewno nie, żebym miał aż tyle promili. No widzicie, jak może być złudne nasze wrażenie, jak jest w rzeczywistości. Więc dlatego tym bardziej polecam Wam taki alkomat, bo naprawdę można się zdziwić, a chyba nikt z nas nie chce stracić prawa jazdy, ani tym bardziej zrobić komuś krzywdę na drodze. Pokażę Wam jeszcze przy okazji, jakie miałem poprzednie pomiary. Zobaczcie, tutaj klikając sobie w ten lewy przycisk, możemy sobie kliknąć ostatnie wyniki. I to jest właśnie ostatni pomiar. Tutaj miałem 0,0. A tu miałem 0,18 po imprezie, co Wam nagrywałem na vlogu. I tak to właśnie wygląda. Więc jeszcze raz, polecam Wam naprawdę ten alkomat, bo fajnie się z niego korzysta. Jest poręczny, dobrze wykonany. Fakt, cena jego może nie jest najniższa, ale faktycznie wiemy, za co tutaj płacimy, bo tak jak powiedziałem, jest dobrze wykonany, fajnie mierzy zawartość alkoholu. I co? I to tyle chyba, jeżeli chodzi w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!